Siemanko wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w taką fajną gierkę, która nazywa się Pixel World. Ostatnio do tej gry doszedł nowy tryb, który polega na rywalizacji z naszymi znajomymi. Do tej rywalizacji potrzebne są karty, które możemy otworzyć z takich specjalnych opakowań, które są w tej grze i które możemy kupić. I w dzisiejszym odcinku właśnie w tą gierkę sobie zagramy. Właśnie w tym momencie jest nagrywany odcinek do Paliona, w którym Palion rywalizuje z Dave'em o to, który z nich jest lepszy w tych gierkach herzielnych i który z nich zmierzy się ze mną na dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze nie wiem, kto to będzie, więc jeżeli chcecie wiedzieć, kto to jest, no to w sumie zaraz się dowiecie, ale możecie się też dowiedzieć idąc do Paliona i zobacząc, jak u niego wyszła ta gra, jak tam grali i o co w tych grach w ogóle chodzi, a tutaj później możecie wrócić i zobaczyć, kto tak naprawdę jest najlepszy w karty na Pixel Worldzie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Jak widzicie, jesteśmy już w gierce, korzystając z chwili, że akurat jeszcze oni tam rozgrywają tą rozgrywkę i muszę czekać, aż oni skończą, to ja w tym czasie zaznajomię się z tą gierką tutaj w samym lobby bez nich, a dopiero później zobaczymy, który z nich tutaj do mnie dołączy i razem ze mną będzie grać. Więc jak widzicie, jesteśmy już w Pixel World, jest tu mnóstwo graczy, mnóstwo różnych trybów, bo tutaj każda taka stacja to jest jakiś różny tryb, między innymi właśnie tutaj jest takie miejsce jak Battle Cards, w którym możemy sobie kupić nasze karty. Jak widzicie, jest tutaj podstawowy 10-opak, w którym mamy 10 takich opakowań, z których wylatuje nam chyba po 5 kart, więc całkiem sporo. Ten 10 opak kupimy sobie zaraz, jak będziemy po prostu razem z Palionem bądź z Dave'em sobie razem z nimi kupimy coś takiego, ponieważ ja już jeden taki 10 opak kupiłem, więc po prostu otwierając ekwipunek, który tutaj mamy z dołu, możemy otworzyć jeszcze 4 karty. No i te 4 karty myślę, że fajnie byłoby teraz otworzyć na odcinku teraz, a za chwilę sobie otworzymy jeszcze te kolejne karty razem z Palionem bądź Dave'em, w zależności od tego, który z nich wygra. Więc uwaga, otwórzmy to, ponieważ tutaj musimy sobie udostosować. To jak widzicie, mamy 5 kart, tutaj z tego co wiem, to nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc, za karta. Ona chyba służy do jakichś po prostu takich dodatków i tak dalej, ale tutaj mamy ta karta i ta karta, to są karty, które nam umożliwiają grę. Właśnie możemy je dodać do naszego deku i później razem mieć coraz lepszy deck i później wygrywać z innymi. Otwórzmy wszystkie, ponieważ ja chcę zobaczyć, co mi tutaj fajnego dropnie. O, i tu są jakieś lepsze. Tu są już jakieś lepsze, jak widzicie, mają też większe obrażenia i tak dalej, tu znowu mamy jakieś dodatki. Bardzo fajnie, zaraz sobie zobaczymy, co możemy podmienić w tych deckach, żeby mieć najlepszy team z najlepszych. Oj, tu jest znowu coś mocnego. Dobra, otwórzmy wszystko i zaraz przejdziemy do tego deku. Wydaje mi się, że od tych tutaj pasków na dole, od tych tutaj ilości kropek zależy, jaka jest mocna ta postać, więc może najpierw dodajmy te, które mają tutaj więcej tego, ponieważ wydaje mi się, że one będą najmocniejsze do tego deku, żeby mieć. I teraz tak, o, tu był jeszcze podwójny. To musimy koniecznie dodać. Mamy dwóch ninja takich. Ej, dobra, to niech są. Niech, chociaż, czy chcemy dwóch? Ja chcę chyba bardziej zróżnicowaną talię. Dajmy może bardziej zróżnicowaną, więc tego może na razie wyrzućmy. Tutaj mamy jakiegoś pirata. Mamy tutaj znowu jakiegoś tego. Właśnie dodajmy jak najwięcej tego typu właśnie postaci, żebyśmy mieli... O, ten jest jakiś złoty. O kurde, to będzie... Jo, to jest na pewno potężniak jakiś. To jest na pewno potężniak. Ja tu z nim zarabiam takie rzeczy wyczyniał, że zobaczycie, widzowie. Zniszczę totalnie. Zniszczę Dave'a albo Paliona, zależy tylko, który z nich wygrał. To nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ja wiem, że ja z nimi wygram. Mam najlepszy deck w tym momencie, a jeszcze otworzymy sobie deck razem z nimi, więc wtedy będziemy mogli jeszcze to dostosować lepiej. Mamy 10 kart na 20 i już zostały nam tutaj tylko te pojedyncze te kropki. Wydaje mi się, że dobrze to zrobiliśmy, że tutaj faktycznie to jest naprawdę bardzo mocny skład, więc ja w tym momencie poczekam na jednego z nich i jak oni już będą, otworzymy kolejny 10-opak, w którym po prostu zobaczymy, co nam wydropi i uzupełnimy ten 10-opak kolejnymi 10 kartami, tak żeby mieć super 20-opak tych naprawdę dobrych kart. Halo widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. Jest Palion z nami, bo wygrał. Dobry, witam serdecznie wszystkich, serdecznie tak. Bo wygrał. I słuchajcie, powiedziałem, że otworzymy sobie karty, ale zanim otworzymy karty, to jeszcze na szybko walniemy sobie wyścig na Jet Race, ponieważ tak, żeby, prawda, rozwinąć rozmowę tutaj z jakąś Palionem, który napierdziela tym mieczem bez przerwy o to. Więc dawaj, chodź na tego Jet Race'a, bo tutaj jak damy teraz przynieść do świata, to chyba nas równocześnie przyniesie, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, jak ich... Jesteśmy. Jesteśmy, bardzo dobrze. Więc uwaga, robimy pierwszy wyścig na Jet Race'ie. Ja tu mam w ogóle jakąś płatność za darmo, a tu można w ogóle za jakieś klejnoty dołączać chyba, czy coś takiego. Po tym wyścigu rozgrzewkowym zagramy sobie jedną gierkę w te karty, a potem otworzymy karty, żeby sobie zrobić taki deck marzeń i robimy ostateczną rozgrywkę. A teraz póki co to ja cię rozwalam na rakiety. No nie ma to tamto. Nie ma... O! Uważaj, no tak, mina zabija tak, na hita. To się to tak mini w oczach, wiem. Już tutaj jedną zagrałem przed gierką, żeby to obczaić i no, nie jest kolorowo. Dobra. Ty masz ile procent już? A to ci pokazuje gdzieś w ogóle? To nigdzie nie pokazuje, dobra. Nie, jak trzeba... zginiesz. Jak zginę dopiero, dobra, okej. Okay, to może być. O, nie!
nie, no co to miało być? No jak to ma? Ile masz procent? Ile ci 35, 39% miałem. O, 58 miałeś. No dobra, dobra, no to pokonałeś mnie. Dobra, no Jet Race, fajna rozgrywka, ale przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby zobaczyć karty, ponieważ karty są najciekawsze. Tylko żeby zrobić te karty, musimy stworzyć świat, więc chodź, ja wychodzę do menu głównego. No i od razu pokażesz też światek, nie? Tak, i od razu pokażę ten świat. Jak to się tworzyło? Czekaj, to się po prostu wpisywało nazwę świata, nie? Tak, ja tutaj Palion Szczypson, tak się nazywa świat. To jest chyba taki survival jakby, nie? To tak można powiedzieć troszkę. Tak, tak, więc, tak. Więc tutaj można naprawdę prowadzić sobie rozwalać, o, tak osę rozwalamy i schodzę sobie tutaj do podziemia. No i można budować, ty, można mam kopalnię rozsadzić i tak dalej, dobra. Jasne, że można, dobra, ale to jest bardzo fajne, ale znowu zaznaczę, że przyszliśmy tutaj głównie po to, żeby stworzyć najlepszy deck i zagrać kartami, kurcze, które są totalnie wystrzałowe, więc ja od razu wchodzę sobie w karty i teraz tak, ja proponuję, żebyśmy, co? Wyzwania ci nie mogę rzucić, albo nie masz kart chyba, nie? Ja też ci nie mogę rzucić wyzwania, nie wiem czemu. Czekaj, bo ja muszę chyba uzupełnić mój deck, bo ja nie mam. Tak, bo ja nie mam pełnego deku. I teraz tak, ja proponuję, żebyśmy zagrali sobie jedną podstawową i jedną zaawansowaną. Czyli po prostu robimy coś takiego, że musimy uzupełnić ten deck po te wszystkie karty, tylko ja muszę sobie otworzyć jeszcze jakieś karty, bo ja mam ich mało strasznie. A dobra, widzę, dobra. Więc uwaga, 10-opak, jazdam. I otwieramy 10-opak cały i teraz ustawiamy z tego taki deck. Jak to, że tak to ujmę, deck marzeń. Wiesz o co chodzi. Dobra. Otwieram po kolei wszystkie. Dobra, lecimy. Tu z tego co mi wiadomo, to jest taki fajny dźwięk, jak się dostaje coś fajnego. No. I te karty akcji można używać tylko na zaawansowanej, nie? Ej, dobra, fajne rzeczy dropią nawet. Akcji na zaawansowanej. Wow. Dobra. A ty powiedz mi, dobry masz deck, czy tak nie? Dobry mam deck. Dobry masz deck, dobrze. Deczek, no, bardzo. Zobaczymy. Bardzo sympatyczny. O kurczę, coś mi złotego dropło. O. Też miałem złota, ale właśnie nie wiem co to robi, bo mam złota, ale ona nie jest aż taka dobra. Jak nie? Musi być dobra jakieś złota. Wszystko co złote jest dobre. A mówią, że nie wszystko złoto co się świeci. A jednak. Ale nie wiem, ale serio, mam złotą i jest taka kurde. Okej, ja otworzyłem wszystkie karty stare i teraz przechodzę sobie w ogóle do robienia tego podstawowego deku na początek. I teraz tak, ja tutaj miałem taką fajną zasadę, że nie będę ci mówił jaką mam zasadę, ja po prostu zrobię sobie sarambisty deck, a ty po prostu przegrasz ze mną, dobra? Możemy się tak umówić? No, a ile ci to zajmie? No ja już zaraz będę miał, bo muszę tylko karty uzupełnić do podstawowej i do zaawansowanej i będziemy mogli lecieć. Bo ja muszę tutaj wybrać te najlepsze na początek, a później dodaję te gorsze. Tak, taką mam taktykę, tak to sobie wymarzyłem, wiesz? Dobra. Cześć, ja mam ty... Nie mogę więcej karty, no dobra, nieważne, okej. Okay. Ja mogę się bić, ja jak już jesteś gotowy. Masz już gotowy, tak dobra. Ja już zaraz będę kończył, już muszę jeszcze tylko dwie karty dołożyć. O, idealnie mam takich fajnych kart tutaj po to, żeby... O nie, co jest? Ej, stary, nie mogę dołożyć karty ostatniej. Jak to jest możliwe? Bo jak masz mocny deck, to to się nie da po prostu. Tak? I to mi wystarczy, że jak będę miał 19-20, tak. To jest okej? Okay? Okej. Dobra, a zaawansowanej potrzeba mi 30 kart. Ej, dlaczego ty mnie tam torturujesz? Co ty mi robisz? Topisz. Nie, nie zabijaj mnie! O nie, to jest zwariacie. Jak czemu nie mogę ci wrzucić wyzwania? O co tu chodzi? No czekaj, no właśnie nie rozumiem tego, dlaczego nie możesz mi wrzucić wyzwania. Jesteś zbyt potężny. Rozgrywka jest prowadzona, uwaga, podstawowa. No. Podstawowa gierka, zobaczymy. To jest taka rozgrywka, żeby poznać ogólnie o co chodzi. Dobra, kto zaczyna? Ty masz pierwszy ruch, tak? Okej, dobrze. Więc pokaż, o kurde, co to ma być? O kurde! Jakie ty masz, co to są za karty? Niczym cię nie mogę pokonać. No tak robię, bo kurde, nie mam nic takiego, żeby... Co to jest za potężna karta? Ty jakieś tutaj masz cheaty. Tak być nie może. No nie. Zaraz mnie na pewno mnie dojedziesz. Ja to bez mydła pewnie, co? O, dobra. No moja tura, kurczę, dobrze się zapowiada. I dalej nic ci nie mogę zrobić, wiesz? A nie, tu będę mógł, a nie, to wtedy mnie tu dojedziesz. No i XD. Znaczy to ja atakuję chyba. Czekaj, dobra, robimy tak? Jak to wygląda? A, okej, okay, dobra. Okej, okay, to jakoś wyszło. Też masz potężną, tą 105 masz. Też jest dużo. Jaką mam 105? Tu u góry a, masz. A tą, no, no tak, no ale widzisz, ona tylko z jednej strony jest potężna. A twoje jest z każdej.
Czy ty masz jakąś czerwoną obramówkę na to? A nie, bo to chyba po prostu przeciwny gracz ma czerwoną obramówkę, nie, tak. A, rozumiem, rozumiem, dobra, czyli to, to tak to wygląda, okej. Może tylko. Dobra, zróbmy tak. Okej. No, nie jest kolorowo. Widzowie, nie jest kolorowo. I teraz ty mi pewnie dojedziesz tam z lewendolnym rogiem, co? A nie, tam. Dobra, rozumiem, rozumiem, rozumiem przekaz. I teraz tak, jak cię nie dojadę z tamtej strony, to nic nie mogę zrobić. Już przegrałeś, chyba przegrałeś. No, już jest koniec. No, nie wiem, nie wiem, czekaj, no, to, no chyba dostałem na dziurę. No, jasne, że dostałem. Chociaż musiałbyś pokonać teraz mojego 105, pokonasz go? Nie, ale mam 5 kart. No nie, ale to dlaczego ja ci nie zadaję oby... No nie, no to nie może tak wyglądać, co jest? Chodź jeszcze raz. Nie no, dawaj jeszcze jedną na podstawowej, bo muszę, co, ja muszę wygrać jakąś. To jest, miałeś jakiś, kurczę, tutaj farta. Mi w ogóle nie dropnęło mojej złotej karty, mojej najlepszej karty, którą mam. No, tak dobra. Nie powinno być, dobra. Czyli kto, znowu ty zaczynasz, ej, to jest niesprawiedliwe. Zawsze jak ty zaczynasz, to ty będziesz wygrywał. Bo jest 9 pól. A więc ja mam 4 pola do zapełnienia i jak ja cię nie pokonam, nie, to jest niesprawiedliwe. No i co, i 83 i od razu na samym starcie, tak o, zaczynasz niemiło? No dobra, niech ci będzie, proszę bardzo. No nie! Dobrze, mam go, mamy 93? Go. Co mam zrobić? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Ja nie mogę. Dobra, teraz to jest moja gra. Dobrze mi dało, o kurczę. Dobra, dobra, 52. Kurde. 72. Jaski gwint. O, patrz, proszę bardzo, bierzemy tą fajną kartę. Jasny, i super, i super. No i teraz się pali pod nogami grunt. Jasny gwint. 3 na 2. Okej, okay, dobrze, dobrze. Ostro grasz. Ostro. O nie, mogłem ci tamtą zabić, kurde. Robimy tak. Co jest? Ej, nie, moja matematyka mnie zawiodła. Bo co ty zrobiłeś? Nie, bo sobie tą kartę za trzeba klikłem, czy co? No tu miałem 79, sobie pomyliłem karty, Boże, jak... Już wygrałeś. Ja patrz, 99, 83 i 95, weź to pokonaj. Nie, no co jest? 83, tu 99, 95. No to jest this is the end, kurde, no i super, no i dostałem na dziurę znowu. No i sus, no i fajnie, kurde, no i fajnie, no i cześć. Dobra, to nawet tak chociaż, no. Aha. No i przegrałem, no. Akurat mam kartę na styk. No nie, no i ja, ale nie. Ale że tak. Dobra, to dawaj zaawansowaną ostatecznym, jak zaawansowanej wygram, to znaczy, że jestem najlepszy. Dobra. A ty masz wartość talii 8-9. Jasny gwint. No widzisz, kurczę, nie ma to tamto. Trafiłeś na słowo. O, moja tura i jeszcze ja zaczynam, no to kurczę, patrz to, obserwuj i się ucz, wariacie. Dobra, patrz, ja kurde, na środek. O kurde. Raptor na wydolne klikasz. Nie wiem, a zakończ turę, okej. Okay. Nie wiem, czy to był dobry ruch, że na środek dałem, ale... Zawsze ale coś. Tak nie mam. Nie masz tak jak mnie pokonać? No i bardzo dobrze ci tak, no i bardzo dobrze. Mam, ale... Co z tego, że mam jak? Co z tego? No nie wiem. Kurde, zanim jak się używa tych akcji kart? W sensie jak ja mogę to użyć? No musisz się wylosować po prostu i klikasz, nic więcej. Kurde, co ja mam zrobić? Ale to się jak użyję karty akcji, to jakby się ruchy, jako mój ruch się liczy? Mhm. Nie, dodatkową kartę możesz jeszcze rzucić. Aha, rozumiem, rozumiem. Dobra, no to mam tu. No nie, nie pokonam tamtego twojego. A jednak! Ha! No ja nie mogę. Dobrze. Dobrze, akurat mi dała takiego. No jasne, że mam wszystkie twoje. Nie mogę. Dobra, nie walcz z tym, nie walcz z tym po prostu. Aha, ja muszę zakończyć turę, przepraszam bardzo, już mi się pomyliło. Aha, bo ja mogę użyć jeszcze tej akcji teraz, jak ja ten, no, rozumiem. Dobra, to zaraz będzie trzeba coś poużywać. 9-9, no, 7-2. Będzie ciężko tam pokonać cię, myślę. Musisz zakończyć turę, kolego sympatyczny. Tak, to jest karty dropu. Tu nie pokonam, tu też nie pokonam, okej. Okay. Czyli możemy po prostu... Przystosuję się po prostu w ten sposób. I to jest koniec, nic nie mogę więcej zrobić. Proszę, daj mi dobrą kartę, błagam. Rzuć mi... Jezus. O! Nie! Nie mów tak nawet. Nie może tak być. Ej, jak ty to? I co to daje? Nie, i ty tam też po środku pomiędzy dwie moje i jest koniec. Ja mam, kurde, XD na twarzy, tak? Czemu mi nic nie dodało? A, tak być, widzisz, no. Nie ma, to tamto. What?
Totalny bezsens, nie spodobało mi się to właśnie. Ty, a ja... Ja mogę teraz używać tych moich efektów? O nie, jednak mi go pokonałeś. Bezsens, ta karta nie działa. Dobra, no to teraz ja tutaj postawię sobie kartę. O! I... No! I czekaj. Ja to... nie mogę. Jak to teraz ogarnąć, żeby miasto... No dobra, wygram tylko tutaj w tym temacie. Okej. Okay. Ale może dużo pracy teraz. No dobra, jest okej, okay, jest... A, to zakończ turę. Dobra, może być, nie jest... Nie jest... Daj... Czy te karty naprawdę są obniżone nadal? O, widzisz. Ja nie mogę. Czaiś, że w jednej karcie mam zero wiatru? Zero wiatru? A, bo tu, no, o kurde, no to dawaj, walcz z moim 101 wiatru, ha! Ja nie mogę nic zrobić. Nic nie mogę zrobić. A, masz tam przycisk poddaj się? Bo chyba to jest odpowiedni przycisk na ten moment. Niestety. Nie posiadam takiego przycisku. Posiadasz? Kurde, co ja mam zrobić? 9 sekund kurde. Do końca, 8, 7, kurde, 6, 5, o! Dobra, dostałem na dziurę jednak. Okej, dobra. Dobra, to patrz to, obserwuj kurczę, wariacie. Ej, nie mogę, a mogę użyć tą kartę. Tu, proszę bardzo. Pum. Pozdro. I teraz 57... Aha, no nic nie zrobię, tak? A nie, zrobię, tu. Okej, okay, jest okej. Okay. Masz więcej kart. Jest okej, okay, zakończ turę, dobra. No idzie to całkiem dobrze, mamy 4 na 5. Okej, okay, tylko teraz mi zabierzesz kartę. Ale beznadziejna karta, no. Powiem ci, że... Czemu te twoje karty mają tyle punktów? Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. What is this? Ale jak tak patrzę na to, to mi się wydaje, że już przegrałeś. No, też mi się tak wydaje. Nie mogę nic zrobić, nic. Zakończ runda, siema. Serio, nic nie zrobiłeś? Nawet nie postawiłeś żadnej karty taką po prostu, żeby postawić? Nie. No nie. A ja teraz postawię to. No kurde, ile jeszcze będziesz biał sobie te Ale dalej ci też nie mogę nic zrobić. Ej, to tak być nie może, ale mogę zrobić chyba tak, że po prostu nie zmarnuję ruchu i postawię kartę i liczę na to, że mi po prostu nie pokonasz tam. To jest może jakiś plan, nie? No 121 wiatru? O, dlaczego aż tyle? No. Co to ma być? No ja wiedziałem, że ja na podstawowym jestem słaby, ale na zaawansowanym... No ja już wiedziałem, że podstawy dawno za mną. Podstawy dawno za mną, teraz już jest tylko wyżej. Co ja zrobiłem? Okej, okay. I teraz... Ale co jak jest 67 do 67? Tak, 67, co? No bo ja mam... Czekaj, mogę użyć tak, dobra, użyjmy tego. Ja nie mogę. O, i dostałem kartę. Wow! Wow! Jaki... Ja nie mogę, ale teraz już totalnie w ogóle poskromiłem się, nie? To jest this is the end. Już się nawet nie zastanawiaj, bo kurde, ale mi dropło. Jak ja mam słabe karty? Patrz, nie wiem, dropią mi wszystkie z drugiej strony. Wow, ale dobra, ale jakie emocje są w tym, naprawdę, podoba mi się to. Nic nie mogę zrobić. 7-9, dobra. I 39, o Jezu, chłopie. Z czym do ludzi. Koniec. Patrz, a tu sobie jeszcze twój przeciwnik nie może zagrać kartami postaci w następnej turze. Jest też, że sobie to wezmę, a czemu by nie? Tu możemy jeszcze dorzucić coś takiego, patrz, ja cię tu pokonuję, ty już nic nie możesz zrobić w następnej rundzie. I zakończ turę, ty nic nie możesz zrobić. Ja nie mogę. Ja sobie dorzucam jeszcze na koniec kartę tutaj, patrz, o kurczę, jaką fajną kartę mi w ogóle dało. Tu... A, jest, co jeszcze mnie osoby. I nie mogę nic zrobić teraz, bo nie mam karty żadnej do wyłożenia. No ale ty tu włożysz kartę i jest koniec, albo mnie pokonasz, albo nie. A, pokonasz. No ale i tak wygrałem. Ja nie mogę. Łatwo, może kiedyś będzie jakiś rewanż, ale na tym odcinku, na ten odcinek to już wszystko, dziękuję ci oczywiście za twój występ tutaj, no niestety dzisiaj okazałem się na zaawansowany być lepszy, ale na podstawowym powiem ci, no byłeś lepszy na podstawowym, podstawowy deck masz lepszy, no na zaawansowanym może to był fart, może nie, ale to nieważne, w każdym razie polecam oczywiście gierkę, jak chcecie sobie zagrać, no to koniecznie możecie sobie, znaczy koniecznie możecie, to po prostu pobierzcie sobie i zagrajcie, bo myślę, że całkiem spoko, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.